Wiele wydarzeń zaplanowanych w różnych punktach miasta, zabawy dla dzieci, koncerty dla młodzieży, upamiętnienie strażaków Kaczyny i Malinowskiego, a na finał koncert Magdy Steczkowskiej z orkiestrą Dentą Plania. Tegoroczne Dni Raciborza zbliżają się wielkimi krokami. W tym roku Dni Raciborza będą odbywały się w nowej formule. Wydarzenie zaplanowane jest od 19 do 22 sierpnia. Chodzi nam o to, aby ożywić nieco Racibórz, dlatego zdecydowaliśmy się na formułę, która przyjęła się z powodzeniem w wielu innych miastach. To jest rozbicie jednej dużej imprezy w jednym miejscu na kilka mniejszych wydarzeń, ale rozlokowanych po wielu częściach naszego miasta. Dlatego klimat naszego święta, czyli Dni Raciborza, będzie wyczuwalny nie tylko właśnie w okolicach rynku, ale także właśnie w innych częściach naszego miasta. Nowa formuła zakłada także również sięgnięcie po artystów spoza mainstreamu, być może trochę mniej znanych, natomiast równie przepełnionych pasją oraz zarażających pozytywną energią, co bardziej znani artyści, znani chociażby z telewizji. Kolejne wydarzenia związane z obchodami Dni Raciborza zaplanowane są w okolicach rynku, na Placu Owki, Placu Dominikańskim, Plaży Miejskiej i na basenie w Oborze, a każdy dzień ma swój motyw przewodni. Śląski czwartek, roztańczony piątek, gorąca sobota oraz rodzinna niedziela. W czwartek zaproponujemy kurs tańca liniowego w Parku Rot oraz występy na dachu tęczowej. W piątek pokazy tańca na rynku oraz elektroparty na plaży miejskiej. Sobotę rozpoczynamy wcześniej rano, bo już o 7:00 drugim raciborskim targiem staroci. Później przenosimy się na basen w Oborze, gdzie będziemy bawić się w klimatach karaibskich. Tutaj zapraszamy przede wszystkim wszystkie dzieci, dla których przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Wieczór spędzimy natomiast na plaży miejskiej, bawiąc się w rytmach reggae. Niedziela wzorem Festiwalu Górnej Odry minie pod znakiem rodzinnej zabawy w Parku Rot. Zaplanowaliśmy występy cyrkowców, koncerty dla dzieci i dorosłych oraz wiele atrakcji i zabaw dla całej rodziny. Podczas tegorocznych Dni Raciborza będzie również możliwość zaszczepienia się dla osób, które chciałyby to zrobić, a nie miały jeszcze okazji w jednym z punktów szczepień. Mobilny punkt szczepień dostępny będzie w sobotę i w niedzielę od 14 do 20. Niewątpliwą atrakcją na finał w niedzielę będzie występ Magdy Steczkowskiej. Wystąpi razem z naszą rodzimą orkiestrą Dentą Plania i będzie to na pewno niezapomniany eksperyment muzyczny zrealizowany z pewnością bardzo profesjonalnie. W trakcie koncertu odbędzie się emisja filmu poświęconego pamięci strażaków poległych w pożarach raciborskich lasów w 1992 roku, młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego. Dni Raciborza 2021 są organizowane, przypomnijmy, od 19 do 22 sierpnia, w przedostatni weekend wakacji.